Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich. Ja jestem tak szczęśliwa, że przyszli Państwo tak licznie, że przyszło tyle dzieci, ale już sobie, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak szczęśliwa będzie Gala, czyli opowiadaczka, która przyjechała specjalnie dla nas z drugiego końca świata, z Meksyku. I ona jeszcze nie wie, że jak otworzymy te drzwi, to zobaczy tutaj pełną salę uśmiechniętych dziewczynek, uśmiechniętych chłopców i uśmiechniętych dorosłych. Drodzy Państwo, witamy na kolejnym naszym spotkaniu w cyklu Opowiadanie Świata. Tegoroczny cykl nazywamy Na styku światów, dlatego że spotykamy się z opowiadaczami prawdziwymi z krwi i kości, którzy przyjechali do nas prosto z Meksyku. Oczywiście wszystko to możliwe jest, po pierwsze dzięki Stowarzyszeniu Jeden Świat z Poznania, który jest organizatorem wszystkich tych zdarzeń. Po drugie, oczywiście dzięki Muzeum Miasta Turku, które nas zawsze gości i jest naprawdę wyjątkowym gospodarzem. I po trzecie, dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i dzięki Unii Europejskiej, którzy pomogli nam to nasze spotkanie sfinansować. Powitajmy naszą największą bohaterkę, czyli Galę. Brawo! Gala przyjechała do Polski w listopadzie 2014 roku z Puebli, miasta w samym sercu Meksyku. Zaproszona przez Stowarzyszenie Jeden Świat, brała udział w meksykańsko-polskiej wymianie i motyw Na styku światów. Gala prowadziła warsztaty dla opowiadaczy i nauczycieli oraz warsztaty twórcze dla dzieci. W Teatrze w Polskim w Poznaniu i w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mechhofera opowiadała historię podczas widowisk narracyjnych. Jej życie to opowiadanie historii. Wybiera opowieści, w których poruszane są współczesne problemy. Chętnie opowiada również pradawne meksykańskie legendy, by ocalić wartości i tradycje charakterystyczne dla rdzennych kultur Meksyku. Lubicie się bawić? Tak!
No, na. Nie. No. Nie. Yo soy grandote. Nie. ¿Te gusta jugar? Yeah. Pues vamos a recordar las reglas para escuchar un cuento. Uwaga, najpierw przypominamy ważne zasady, które obowiązują przy słuchaniu historii. Regla número uno. Dile a tu compañero. Guarda silencio, por favor. Przypomnijcie swoim sąsiadom albo sąsiadkom. Bądź cicho. Bądź cicho. Regla numero dos. Poner atención. Zasada numer dwa. Uważać. Nadie se puede mover. Nikt się nie rusza. Abran sus ojos grandes. Otwieramy szeroko oczy. Más grandes. Szerzej. No tan grandes se te van a salir. Nie tak szeroko, bo ci wypadnie. La tercera regla es la más importante de todas. A trzecia zasada jest najważniejsza ze wszystkich. Imaginación. Trzeba sobie wszystko pięknie wyobrażać. Imaginación. Todos. Imaginación. Perfecto. Przyda nam się mała rozgrzewka. Sakuna las manos. Sakuna la lengua. En este lugar es pequeño, así que nos sentamos todos abajo por el momento. Nie mamy za dużo miejsca, więc będziemy raczej siedzieć. Muevan las pompas. Muevan los hombros. Muevan el pecho. El que no juega pasa al frente. A jeśli naprawdę komuś jest niewygodnie bawić się na krześle, to z przyjemnością zaprosimy. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar. Ven con nosotros a jugar. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar. Ven con nosotros a jugar. ¡Uno! ¡Uno! Chociaż nie znacie swojego sąsiada albo sąsiadki, ubójcie go delikatnie w pępek. Su nombre? Tonio. Ten lew miał na imię Tonio. Tonio nunca quería obedecer. Nigdy nie chciał być posłuszny. I lo que menos quería era lavarse la boca. Ale najbardziej ze wszystkiego nie cierpiał myć zębów. Siempre hacía berrinches. Zawsze kaprysił. Si algo no le daba, berrinche. Jeśli chciał coś, a inni nie chcieli mu tego dać, kaprysił. Aneta, dame de comer. Hola, amigos. Cześć, koledzy i koleżanki. Ma rapido! Szybciej! Ma rapido! Jeszcze szybciej! Disculpen, aquí es el concurso de una leoncita que le huele la boca. Yeah! Ahí, perfecto! Me sorprende. A Bibiurka to dopiero była plotkara. Ay, hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ¿qué están haciendo juntos? Por favor, díganme, ¿qué están haciendo juntos? ¿Qué están haciendo? Por favor, díganme, ¿qué están haciendo juntas? Co tu się dzieje? Dlaczego tak się wszyscy razem spotkali? Drodzy Państwo, z przyjemnością
chcecie, zaśpiewamy tę piosenkę w Nahuatl, czyli w języku Azteków. Kierecie? Tak! To kierecie! ¿Sabes una cosa, mi amigo? Dice ciò, colegi. Los sueños más profundos del corazón. Te marzenia, które znajdują się najgłębiej w naszych sercach. Siempre se vuelven una realidad. Zawsze się spełniają. Como yo, que estoy aquí de México. Na przykład to moje marzenie. Zobaczcie, jestem tutaj, przyjechałam z Meksyku. En tu bella tierra, Polonia. Jestem tu, na waszej cudownej ziemi, w Polsce. I pum, kata, pum, plas, plas, el cuento termina ya. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo. Ven con nosotros a jugar. Ven con nosotros a jugar. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar. Ven con nosotros a jugar. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar. Ven con nosotros a jugar. Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Mateo, Mateo, ¿dónde estás? Ven con nosotros a jugar.